Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. No i zaczynamy do konkretów. Bloomberg donosi, zapaść kryptowalut jest jak bańka internetowa z 2000 roku. Jak czytamy na Business Insiderze, od rekordowego przełomu w 2017 i 2018 roku, kiedy notowania Bitcoina przekroczyły na krótko 17,5 tysiąca dolarów, no tutaj pan redaktor nie doczytał, bo przecież Bitcoin kosztował ponad 20 tysięcy dolarów przez moment, rynek kryptowalut stale traci na wartości, no to się nazywa korekta ogólnie. Tegoroczne notowanie przebiło w środę 12 września 78% spadek amerykańskiego indeksu giełdowego Nasdaq Composite, albo Composite, jaki nastąpił po pęknięciu bańki internetowej w 2000 roku. No i co? I że ceny kryptowalut spadły od stycznia nawet o 80%. Ciekawi mnie, co oznacza to nawet. Może wzięli po prostu jakąś kryptowalutę, która spadła o tyle, bo są takie, ale to można było pójść dalej i napisać, że niektóre spadły o 1000%, bo są przecież i takie. Tak czy inaczej, no... Sugerują tutaj, że sytuacja jest dramatyczna i ogólnie to nie ma nadziei, a kapitalizacja rynkowa spadła do 187 miliardów dolarów. No i teraz to oznacza, że bańka pękła, tragedia i koniec. Natomiast parę rzeczy tutaj wymagają wyjaśnienia. Po pierwsze, jak tak sobie zerkniemy na CoinMarketCap na historię kapitalizacji rynkowej, to... Ona widać, że spada, ta kapitalizacja rzeczywiście od stycznia intensywnie i konsekwentnie spada. Natomiast ja tu widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, że kapitalizacja rynku dalej jest większa niż rok temu o tej porze, bo jak sobie klikniemy na przykład wrzesień, powiedzmy o 12 września rok temu było 142 miliardy, a dzisiaj mamy 188 miliardów, a dziś to jest tragedia, a rok temu to były zachwyty, że to tak idzie do góry. Więc to jest jedna rzecz, że dalej jesteśmy lepiej niż rok temu. Druga rzecz. Zobaczcie ten wykres. Kiedy kryptowaluty się rozwijały, Bitcoin i tak dalej, tutaj mamy notowania od 2013 roku, to sobie tak idzie, nudy na pudy ogólnie. Znaczy stabilnie do góry, ale jakoś nie szybko. Potem w końcu się zaczęło coś dziać. Natomiast w którymś momencie zaczęły się dziać rzeczy absurdalne. Tu widać na tym wykresie. Tak nie wyglądają przecież normalne wykresy. I każdy, kto ma chociaż podstawowe pojęcie o rynku, wie, że jak dzieją się takie rzeczy, to później zawsze, ale to zawsze i na każdym rynku, nie na rynku kryptowalutowym, tylko na każdym rynku świata. Jeżeli jest takie coś mega do góry, to później musi być takie coś. Bo po każdym rajdzie jest korekta. To jest prawo rynku, które naprawdę, no nie trzeba mieć 20 lat doświadczenia na giełdzie, nie wiem, 15 lat grania na Forexie, żeby wiedzieć, że jak jest coś mega do góry, to potem idzie do dołu, bo musi być ta korekta, musi być to odreagowanie, po prostu nie ma bata. I tutaj zauważmy, że przecież na początku roku 2017 Bitcoin kosztował 1000 dolarów, a pod koniec 20 tysięcy. No to jest abstrakcja. Ja o tym mówiłem praktycznie i wtedy, i w styczniu. Mówiłem o tym, że no... Jak tak przywaliło, no to nie ma szans, to już jest kwestia chwili, że będzie ból, bo musi tak być, bo nic stale nie rośnie, bo to jest jakby absurd, no skąd te pieniądze się muszą brać, więc musi być spadek, no i jest. No i tutaj musimy pamiętać, że czas spadków nie wyrównał jeszcze czasu wzrostów. W sensie wzrosty trwały, no takie ostre wzrosty, to trwały w zasadzie okrągły rok, spadki nie trwają jeszcze rok i tutaj... Jest ta bardzo częsta teoria, o której mówi choćby Sylwester Suszek, CEO giełdy BitBay, jak również wielu innych, że tak powiem, fachmanów branży kryptowalutowej, że jest duża szansa, że na przestrzeni grudnia i stycznia coś się może fajnego podziać, bo raz, że to już będzie
korekta jakby swoim czasem trwania wyrówna czas trwania wzrostów, ale przede wszystkim kwestia regulacji tego, że one już się wtedy ustabilizują, że będzie wiadomo co i jak, duże fundusze będą mogły wchodzić, duże instytucje również. Skąd te wzrosty? Oczywiście tak na 100% to my nigdy nie wiemy na tym rynku skąd wzrosty i skąd spadki. Bardziej skąd te spadki teraz niż wzrosty. Chyba wzrost frustracji co najwyżej. Więc wszystkich powodów na pewno nie jesteśmy w stanie ocenić, bo to jest tak skomplikowana rzecz i na pewno są jakieś manipulacje ze strony grubych ryb. Natomiast wiemy skądinąd, że pojawił się niedawno ten artykuł słynny, że Ethereum upadnie i tam gość, który tworzył między innymi, czyli Jeremy Rubin, który tworzył Bitcoina między innymi, znaczy współrozwijał go, jak również doradzał Stellarowi. Ten człowiek napisał dość bardzo merytoryczny artykuł, dlaczego Ethereum nie ma sensu. No choćby dlatego, że we wszystkich tych projektach, które się rozwijają na Ethereum, można używać tych nowych kryptowalut, które powstały na Ethereum, a nie trzeba używać samego Ethereum. Czyli może istnieć platforma Ethereum, ale sama kryptowaluta Ether nie ma sensu. I napisał taki artykuł, on był bardzo popularny, można powiedzieć, po całym świecie krypto on przeszedł. A na to Vitalik Buterin, współtwórca Ethereum, powiedział w sumie dobrze gościu gada. Rzeczywiście Ethereum mogłoby upaść idąc tym tropem. I zgodził się z argumentami. Oczywiście długofalowo to dobre, bo to oznacza, że gość ma pokorę i chce naprawiać to, co jest nie tak. Natomiast no, rzeczywiście w media poszedł taki komunikat, że twórca Ethereum zgodził się, że Ethereum upadnie. Tak to delikatnie uproszczono. No i wiadomo, nastąpił FUD, czyli Fear, Uncertainty and Doubt, czyli takie masowe zwątpienie inwestorów. Ucieczka, przestraszenie, że jak to. I jak zobaczymy, bo to pewnie nie jest jedyny powód i to jest jakby jasne, bo wiele innych rzeczy się dzieje w międzyczasie. Natomiast jak tak spojrzymy, to się okaże, że rzeczywiście Ethereum upadło, znaczy upadło, zabolało Ethereum dużo bardziej. Jak tak sobie zobaczycie na wykresy różne, to się okaże, że w porównaniu do Bitcoina, to Ethereum w ciągu ostatniego miesiąca dostało bęcki znacznie, znacznie większe. I no, automatycznie wszystkie tokeny oparte na Ethereum również, no bo wiadomo, że na Ethereum działa mnóstwo kryptowalut i te właśnie, które działają na Ethereum, automatycznie też mocno pospadały w rankingu. Także, czy to już koniec tej korekty? No, była taka sytuacja, bodajże dzisiaj rano, że tylko Dogecoin, czy jak niektórzy mówią Dogecoin, tylko on był do góry. I cała reszta z 1935 już kryptowalut szła na dół. W związku z czym jak widzę taką czerwień, no to już jest taki znak, że zaraz się musi odbić. No bo nie może być wiecznie czerwone. Giełda ma to do siebie, że ona jest zmienna. Niedawno widziałem śmieszny artykuł, znaczy artykuł jak artykuł, ale tytuł był, że w tym tygodniu Bitcoin notuje wahania. I to było mega zabawne, bo przecież od początku istnienia Bitcoina można by tydzień w tydzień tak nazywać artykuł. Niemniej jednak chodzi o to, że jakie będzie to odbicie, nie wiem, bo ono może być znowu na parę dni, potem znowu spadek. Ogólnie, jeżeli o mnie chodzi osobiście, choć nie trzeba się z tym zgadzać, bo to jest wróżenie z fusów i z jakiejś takiej obserwacji rynku, tak jak mówię, regularnie nie ma ekspertów od kryptowalut, bo ten rynek jest zbyt młody i tak naprawdę tylko totalnie grube ryby z miliardami decydują o tym, co się na tym rynku wydarzy. Natomiast tak ogólnie obserwując, no to nie spodziewałbym się jeszcze mocnego odbicia, bo tak jak mówię, do przełomu grudnia, stycznia mieliśmy ostry rajd do góry, w związku z czym wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby przed grudniem, styczniem były ostre rajdy do góry ponownie, czyli żeby się skończyła korekta. Myślę, że trzeba jednak ten rok odczekać, odreagować. No i potem mam nadzieję, że się zacznie rzeczywiście fajnie dziać. A jakby się nie zaczęło fajnie dziać, to zawsze jest jeszcze kwestia znajdowania małych projektów, bo takie właśnie projekty mogą wystrzelić bardziej. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej, także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, cześć!